Witam Was serdecznie. Nadajemy na Facebooku teraz. Jak wiecie, zbanowali nas na YouTubie przez tydzień, więc te audycje są nagrywane specjalnie w studio, by być na Facebooku. Mam nadzieję, że wrócimy na YouTube. A Anna Kubica, która nieraz była naszym gościem, też dzisiaj w studio. Dzień dobry. Przepięknym, a fascynującym tematem. Coś nowego będzie, dużo więcej niż mieliśmy okazję też ciekawych rzeczy dowiedzieć się od Ciebie, kiedy byłaś u nas. Mówiłaś o dwupunkcie, o fizyce kwantowej, o tych wszystkich transformacjach. Ja rozumiem, że to, co do tej pory robiłaś jako trener dwupunktu, to się tutaj nic nie zmienia, ale... No tak, ale przyszedł taki moment, który jest, gdzie postawiłam na powrót do tych istot energetycznych, które towarzyszą mi od zawsze i właściwie od tego zaczynała się moja przygoda. Zawsze mówiłam, że ja się już jakaś dziwna urodziłam, tak? Zawsze coś widziałam, zawsze coś słyszałam, coś bardzo dobrego, świetlistego i pozytywnego. I bardzo wiele lat czekałam na to, żeby z tym wyjść do ludzi w takim szerszym gronie, bo to są tematy kontrowersyjne, tak? Można tutaj przykleić komuś etykietkę, że ześwirował, że zwariował, no każdemu wedle potrzeb, ale można też uszanować to, że jest bardzo wiele takich osób, które czują namacalnie obecność świetlistych istot przy sobie, które często nazywają aniołami, czy może duchowymi przewodnikami, bo ta kwestia nazewnictwa, ona tutaj nie jest taka istotna. Istotne jest to odczucie, tak? Istotne jest to przeżycie, istotne jest to doświadczenie i dzisiaj właśnie mam nadzieję, że fajnie sobie o tym porozmawiamy. Nowym. A ja ci powiem tak, właśnie zastanawiałem się nieraz, obserwując, jak tu przyjeżdżałaś, czy gdzieś indziej na różnych konferencjach robiłaś te rzeczy i tak sobie myślałem, dlaczego ona tak robi to bardzo tak profesjonalnie i tak w sumie od początku do końca i jakby mi czegoś brakowało w tym wszystkim, a teraz już się wszystko wyjaśniło. W mojej ocenie to, że zajęło się dwupunktem, nie było przypadkiem. To, że troszkę było tak jakby po cichu o twoich doznaniach, a nawet może spotkaniach z istotami energetycznymi, o czym dzisiaj będzie mowa, to była taka swoista, wiesz, właściwie no, ta poduszka, na której to, co miałeś na zewnątrz dwupunktem, pięknie tak się rozwijało i dalej się rozwija, rozumiem? No tak, natomiast wiem, że wszystko przychodzi czas. Myślę, że teraz jesteśmy w takiej sytuacji ogólnoświatowej i życiowej, zbiorowo, indywidualnie, w której trzeba postawić po prostu na coś więcej i na wiarę głęboką w to, że jesteśmy kimś więcej i na powrót do korzeni, czyli do tego świata, światła i energii tak naprawdę, którą wiemy, że wszyscy jesteśmy, tylko czy potrafimy z tego skorzystać, czy potrafimy po prostu zrobić z tego użytek w dużym cudzysłowie po to, żeby nam się lepiej żyło i żeby nam było łatwiej. Ale też dzięki temu ludzie dowiadują się o takich sprawach, często niedowierzający w to wszystko, poszerzają swoją świadomość, tak? I wszyscy jakby na tym korzystamy. Ja dojrzewałam kilka lat do tego wywiadu i do tej rozmowy, jak już byłam gotowa, to stwierdziłam, że przyjadę i porozmawiam. Cieszy mnie, że to jest NTV, a tak od razu zapytam, coś z dzieciństwa, z tych młodszych lat ewentualnie, coś takiego ci utkwiło w pamięci, gdzie tak czułeś, że masz to, że widzisz coś, co normalnie ludzie nie widzą. Znaczy zwykle to były te formy energetycznych kul, zwanych orbami, ale w bardzo różnych kolorach i bardzo często też te postaci takich zarysów aniołów, jak się je dzisiaj portretuje. Natomiast ponieważ ja jestem urodzona na początku lat 70., czyli kawałek czasu temu, gdzie nie było jeszcze takiej wiedzy, nie było internetu, nie było książek, kursów, to właściwie najczęściej rozmawiałam o tym z moją babcią i babcia zawsze mówiła, że mi się to wydaje, że mi się przewidziało, że mi się przyśniło. Było tego jednak za dużo, żeby mogło się to tylko przewidzieć, ale najważniejsze dla mnie było to odczucie, które temu towarzyszyło, czyli to poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia zaopiekowaną, poczucie tego, że ja nie jestem sama. Dlatego dla mnie te istoty świetliste, energetyczne to już nawet nie jest kwestia wiary, tylko kwestia wiedzy. Tak, to jest fajne przejście, pamiętam. Właśnie, skoro wiara i wiedza, to w takim zakresie byłaś, bo już anioła generalnie o tych istotach, że są, to generalnie przekazywała nam religia i przekazuje w sposób niezwykle uproszczony, taki można powiedzieć wręcz doktrynalny. Czy ty byłaś, jak to powiedzieć, od tej strony edukowana i byłaś nie, tak? Nie, tutaj nie miałam niczego narzuconego. Bardziej bazowałam na tych moich doświadczeniach i wiem, że takich osób jest coraz więcej, osób mówiących
słyszących o cudownych zbiegach okoliczności, osób widzących, osób wiedzących. I nawet te warsztaty, które prowadzę, i wysokich wibracji, i tych z istotami światła zwanych aniołami, przychodzą ludzie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami ze swojego życia osobistego i bardzo się cieszą, że mogą z kimś o tym porozmawiać. To nie są ludzie chorzy, to nie są ludzie opętani, to są ludzie, którzy mają bardzo wysoką wrażliwość i wibrację taką, która pozwala im to zobaczyć i pozwala im tego dotknąć. Bo te istoty energetyczne to są istoty tak zwane duchowe, ale w tym sensie duchowe, że ich nie można tak dotknąć namacalnie, tak uścisnąć ręki i zjeść z nimi lunchu, tylko one przebywają w tych wymiarach tak zwanych wyższych, co oznacza, że to my musimy podnosić nasze wibracje, żeby ten kontakt był taki namacalny. Natomiast ten kontakt jest możliwy dla każdego, chociażby poprzez zwykłą rozmowę w myślach. I ja się już przekonałam wielokrotnie, że ja nie muszę mówić do nich na głos, bo tyle przeróżnych sytuacji miało miejsce w moim życiu, które pokazały mi, że one słyszą nawet moje myśli. No chociażby teraz przy tym całym zamknięciu nas w domach w kwietniu przyszedł do mnie taki pomysł, żeby opracować nowe warsztaty, takie online'owe, i zastanawiałam się, czy te warsztaty w ogóle mają sens. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy zaczynałam się nad tym zastanawiać, wydarzyło się coś takiego, że na komputerze wylądowało mi w środku nocy, pracując nad programem, małe białe piórko, gdzie w naszym domu my nie chodzimy w kwietniu w kurtkach puchowych, nie śpimy w ogóle pod puchową pościelą, rolety, okna pozamykane, i ląduje mi to fizyczne małe białe piórko. Ja je sobie nawet sfotografowałam, pokazuję to zdjęcie z tyłu na warsztatach. Mamy takie pióreczko piękne. Bo te białe piórka, które te istoty energetyczne przysyłają nam, to jest taki sygnał, że jesteśmy na właściwej drodze, że są przy nas. Ja oczywiście nie mówię o sytuacji, w której wychodzimy z puchowej pościeli, czy za oknem jest gołębnik, tylko to są takie sytuacje, w których znienacka to piórko się pojawia. Zresztą daleko szukać. W ostatnią sobotę na warsztatach w Katowicach uczestnik pod koniec warsztatów, i to młody, bardzo sympatyczny mężczyzna, to taka informacja, że nie tylko panie mają takie doświadczenia, że mężczyźni też są sensytywni i też potrafią odbierać na tych wyższych wibracjach. Zaczął pod koniec warsztatów opowiadać właśnie, że dostaje takie piórka i on nie wie, co to znaczy. Więc ja mu tam zachęciłam go, żeby tam zaczął rozmawiać sobie w myślach z tymi swoimi opiekunami. I proszę sobie wyobrazić, że za chwilę przyszedł do nas, bo w bucie, który zakładał, leżało właśnie takie białe piórko. Tak, pewnie nas będzie oglądał, pewnie będzie mógł to potwierdzić, jak będzie z ludźmi rozmawiać. Nie widziałem piórek u siebie. Ale bardzo często ludzie znajdują te piórka i one przychodzą nam właśnie wtedy, kiedy już jest ten najwyższy czas, żebyśmy nawiązali kontakt z tymi istotami światła. Tutaj z tych właśnie doznań, które tak wyraziście uważasz, że to są te istoty, one są nie produktem twojej wyobraźni, są jakąś interakcją, to w którym miejscu tak jakby poczułaś coś tak mocno, że masz z kimś kontakt, w sensie takim, że oni cię słyszą, ty coś myślisz, oni coś myślą, ty to odbierasz? Janusz, ja nie wiem, czy to jest pytanie do mnie, bo ja to mam od zawsze. Aha. Czyli to przekonanie, to poczucie, oprócz tego, że są te energetyczne kule zwane orbami, że widzę te zarysy tych istot, tak? To też są takie sytuacje, w których one przemawiają, na przykład podpowiadając kierunek, tak? Wszystkie cudowne zbiegi okoliczności, które się wydarzają, synchroniczność zdarzeń przeróżnych. Ja czuję się po prostu prowadzona, natomiast wiem po spotkaniach z ludźmi, że nie tylko ja tak mam. Bo na przykład uczestnicy warsztatów opowiadają, że ktoś tam, nawet parę osób, podobne sytuacje opowiadało, że już ktoś miał wpaść, a to pod tramwaj, a to pod autobus, a to pod samochód, i nagle okazuje się, że do tego nie dochodzi, bo jakaś magiczna siła szarpie tę osobę za kurtkę, za ubrania, i nie dochodzi do tego wypadku, po czym osoba się odwraca i na przykład nikogo nie ma. Nikt fizycznie nie mógł tego zrobić. Też miałam taki przypadek wiele lat temu, to był bodajże 98 rok, kiedy jadąc samochodem
przy niewielkiej prędkości jako pasażer doświadczyliśmy poślizgu na tak zwanym czarnym lodzie. Ja miałam na chwilkę odpięte pasy, bo sięgałam po coś do tyłu na tylne siedzenie i jakiś taki mocno krzyczący głos wybrzmiał w mojej głowie: natychmiast zapnij pasy. I ja te pasy zapięłam i dosłownie kilka sekund później już byliśmy w rowie, po dachowaniu na tym czarnym lodzie. Więc to są takie przypadki, do których ja bym zachęcała osoby, które będą nas oglądać, których będą nas słuchać, żeby zobaczyły sobie, czy czegoś takiego doświadczyły, przypomniały sobie i zaczęły po prostu z tymi swoimi istotami energetycznymi rozmawiać. Ja też czasami się wydaje, że mam takie sytuacje, w których z jakiegoś powodu wpadam po prostu na przykład na trop czegoś i tak jakby ktoś mnie tak zwanym przypadkiem poprowadził jakąś inną drogą, żebym zobaczył coś, co normalnie bym nie zobaczył. Mhm. Nawet wczoraj, dzisiaj miałem taką przygodę, na razie jeszcze nie do końca ją rozszyfrowałem, ale dała mi dużo do myślenia, ponieważ zachowałem się, idąc gdzieś, w sposób nieprzewidywalny dla kogoś i dwukrotnie napatoczyłem się na tą samą osobę w dwóch różnych częściach, wczoraj i dzisiaj, w miejscach, gdzie nie powinien tej osoby de facto widzieć. Ani też ona się mnie nie spodziewała, że ja taki ruch wykonam. Pytanie, czy to też coś jest na górze, co moglibyśmy pomaga to analizować i wymyślić tak czuję, tutaj wiele różnych takiego, interpretacji. Żeby zobaczyć natomiast więcej niż trzeba. Wiesz, tak, ja to traktuję poważnie, ja nie żartuję teraz. No, mam świadomość, natomiast możemy to interpretować na różne sposoby, bo taki jest nasz umysł. On jest liniowo, on lubi mieć wszystko dotknięte, empirycznie doświadczone. I ja to rozumiem i akceptuję, bo ja też jestem taka, ja nie chadzam cudzymi ścieżkami, dopóki nie dotknę, nie zobaczę, nie poczuję, nie doświadczę, nie wierzę. Bo wiem, że są różne teorie, niektóre nazywane spiskowymi, niektóre nie, to nie ma znaczenia. Natomiast te moje doświadczenia są już tak głębokie, tak ugruntowane, że właściwie stały się integralną częścią mojego życia. I co mogę jeszcze powiedzieć? One się przepięknie fotografują na zdjęciach. No właśnie, mamy do tych fotografują się na zdjęciach w postaci właśnie tych orbów takich energetycznych. I tutaj też oczywiście pewnie znajdzie się grupa osób sceptycznie do tego nastawionych, bo na przykład fizyk powie, że ten orb to jest para wodna, która w ten sposób to już bardziej dobry fachowiec do zdjęcia, bo ten fizyk tak do końca musi dobrze wiedzieć, ale już ktoś, kto robi zdjęcia, natomiast te zdjęcia, które tam dostarczyłaś, myśmy tam parę uznali za dyskusję, ale pozostałe uznaliśmy za rewelacyjne, bo jeżeli przykładowo masz przejrzystą dużą kulę światła zrobioną w dzień, gdzie nie robisz na tle drzew zdjęcia, tak, i to jeszcze tutaj mamy te zdjęcia, będziemy też pokazywać tle, tak, że jest jedna klatka, prawda, i widzisz to z tą takiego orbsa dużego, z tymi tęczami, potem następne zdjęcie i widzisz go zupełnie inny miejscu, powiedzmy, tego drzewa przemieścił się. A odzwierciedlenie kolorów nadal pozostaje to samo. Pozostaje, jeżeli nie ma pomysłu, jak to wytłumaczyć w tej sytuacji, bo w nocy, jak są robione te zdjęcia i z tych orbsów dużo, no to mamy taki standardowy, wiesz, kwiat, no tak, ale rzeczywiście właśnie para wodna albo kurz i niewątpliwie robiliśmy takie doświadczenia, ale wiesz, w nocy, Janusz, ja miałam bez też lampy błyskowej, tutaj już trudno jest wmówić, wiesz, że tak, to takie tak, nie wiadomo, tak, co tak jest. Ale miałam też na tych warsztatach profesjonalnych fotografów zawodowych, którzy twierdzili, że w życiu czegoś takiego nie widzieli i wiedzieli, co mówią. Poza tym taka ciekawostka, że profesor, naukowiec Klaus Heinemann, który był pracownikiem NASA, on badał naturę i istotę tych orbów. To są te energetyczne kule, o których mówiliśmy, tak? I badając naturę, a wiadomo, że NASA ma tam swoje urządzenia takie, które może sobie wykorzystać i pozwolić sobie na takie badania, nie stwierdził, czym one są, czym one nie są, bo to jest naukowiec, natomiast stwierdził, że te energetyczne kule zwane orbami potrafią się przemieszczać z prędkościami około 800 km na godzinę. No, taka prędkość dźwięku. Natomiast ja też mam takie piękne swoje doświadczenie z takim orbem, dlatego że orby bardzo łatwo jest zobaczyć, robiąc zdjęcia dobrym aparatem cyfrowym. Dlaczego? Dlatego że aparaty cyfrowe mają tę rozdzielczość o wiele wyższą niż nasze fizyczne oko, tak? I pamiętam, że to było nad morzem, w pięknej miejscowości nadmorskiej, wiosce takiej w Polsce, może 3 lata temu, udało mi się nagrać takiego orba. Ja go wtedy nie widziałam fizycznym moim okiem. Te fizycznym okiem widzę po prostu w naszym domu.
Na ścianach, na sufitach, przy moich domownikach, przy rodzinie, w moim pokoju pracy. Natomiast tamto nagranie było niezwykłe, bo kiedy już tak sobie namierzyłam tego orba aparatem fotograficznym i robiłam mu zdjęcia, to on w którymś momencie, to coś, tak, zwane orbem, ta kula energetyczna, zaczął mi uciekać za horyzont. I to była prędkość niesamowita, także ja nie zdążyłam nawet tego zdjęcia zrobić. Jedno chyba z takich najbardziej szokujących moich doświadczeń, bo tak, w sumie odebrałam komunikat jasny, nakarmiłam moje ego, że go znalazłam, nakarmiłam moje ego, że go nagrałam, a to potem się okazało, że to coś jeszcze ma świadomość, że ja je obserwuję i że chcę je dalej fotografować i ucieka. Więc pokazuję też to nagranie na tych warsztatach, które prowadzę, bo upublicznienie tego mogłoby być dość kontrowersyjne, więc pokazuję to już tylko tym osobom, które są zdeklarowane doświadczyć, ale doświadczenie piękne i dopiero po tym doświadczeniu zaczęłam szukać cokolwiek w internecie na ten temat. Niestety to, co można znaleźć, to, że jak na zdjęciu przy tobie będzie orb, to wkrótce umrzesz. Proszę się tego nie bać, bo ja i moja rodzina musielibyśmy już naprawdę dawno nie żyć. Tak, ale jedyna taka sensowna wzmianka, którą znalazłam, to właśnie o tym profesorze z NASA, który badał ich naturę i potwierdziło mi to tę prędkość, z którą ten orb uciekał tam gdzieś za horyzont. Więc naprawdę myślę, że to już taka pora zaakceptować, że istnieje coś więcej i że my też kimś więcej po prostu jesteśmy. I że wokół nas są BDSM. Ja stykałem się z tym tematem bardzo dużo i mam też nagrania, do których nie mam najmniejszych wątpliwości, gdzie te orby są. I to są jeszcze nagrania, które są na kamerze. Pamiętam, robiliśmy taką dużą konferencję w polskim radiu i telewizji tutaj na Karkonoskiej i mieliśmy tam nasz kolega taki tam z wybrzeża, filmował nam to z trzech kamer. I ile tam tych ujęć jest, jak zaczynała się prelekcja, to takie kuleczki normalnie się zlatują gdzieś tam, jak się kończy, zlatują się, ale to jest nic. Mamy takie nagranie, kiedy dosłownie, i dlatego one są przeźroczyste, bo widać w tym momencie, ja tam stoję powiedzmy z prelegentem, nadlatuje po prostu taka kuleczka dosłownie, jak musimy kuleczko, zwolnione tempo, ale w szybciutko wiesz, nadlatuje taka przeźroczysta kuleczka, tutaj schodzi ze mnie, przylatuje na mojego kolegę, tutaj gdzieś tam na wysokości serca gdzieś tam zakręca, jest taka dosłownie galareta, dosłownie to jest filmik, to trwa 2 sekundy, jakbyś całość wzięła, wiesz, to cała operacja, może półtorej. Potem sobie gdzieś tam odlatuje, wiesz, i to już tak widać po oczach, że to robi potężne wrażenie, bo jeszcze jak czasami nas wciskają, albo na zdjęciu tam jakiś pyłek się złapał, to wam się zdaje, ale nie na 2 sekundach, gdzie ty klatek pomnisz przez 25, to się kilkadziesiąt uzbiera, tak? No dlatego właśnie mówię, że zawsze znajdzie się grupa pewne, osób, która podejdzie do tego sceptycznie, dopóki tego nie doświadczy. Dlatego ja zawsze nawołuję jednak do takiego szacunku, do uszanowania cudzych doświadczeń, bo każdy z nas tutaj jest w drodze. Każdy przerabia swoje inne lekcje i ma inne doświadczenia na koncie, ale jeszcze nawiązując do tego waszego filmu, kiedy pokazywałam nagranie tego orba na warsztatach, to było bodajże w Poznaniu 2 lata temu. To w których warsztatach? Tych wysokich wibracji? Tych kreacji z istotami energetycznymi, które nazywa się aniołami. To dwójka uczestników, przy czym jedna to była osoba już powtarzająca te warsztaty, też pokazała mi film, nagranie, jak taki orb, ale w kolorze niebieskim, bo one też są różnokolorowe, biega koło wyleczonego psa. Ponieważ te dwie osoby zajmują się weterynarią i pracują właśnie ze zwierzętami, widzieliśmy wszyscy tego orba takiego krążącego intensywnie, szybko koło tego psa. Natomiast te istoty świetliste, zwane aniołami, czy jakkolwiek inaczej, bo pamiętajmy, że to jest tylko kwestia nazewnictwa, one naprawdę przyjmują przeróżne formy, żeby się z nami kontaktować. Te piórka to jest taki jeden sygnał, te orby to jest taki kolejny. Ja Państwa też zachęcam do tego, żeby przejrzeć swoje zdjęcia, głównie zdjęcia z uroczystości. Przy dzieciach. Pamiętam, że w firmie, w której pracowałam, tak zwanej korporacji lata temu, był taki projekt robiony, w którym były remontowane, odnawiane rodzinne domy dziecka. I po skończeniu tego projektu, po wyremontowaniu już tego mieszkania, te dzieci stały sobie tak razem i miały razem zrobione zdjęcie w pokoju, czyli nawet tam nie było takich lamp, jak my tutaj w studio mamy, to był normalny pokój, nie docierały żadne promienie słońca i tego zdjęcia nie mogę pokazać, dlatego że tam są twarze tych dzieci, tak?
I jeden taki piękny, wielokolorowy, taki wręcz wielowymiarowy orb ze specyficzną strukturą był przy jednym dziecku tutaj na gardle, a przy drugim dziecku tutaj tak w okolicy głowy, na środku czoła. Więc to też tak sobie pomyślałam wtedy ze łzami w oczach, że no te dzieciaki nawet nie mają pojęcia, jaką mają tutaj wspierającą ochronę. W jaki sposób, powiedzmy, jeżeli mamy do czynienia w Twoim przypadku osobistym, ale też czytasz literaturę, masz tutaj książkę, która brzmi przepięknie, Fizyka wiary. Jest to rzecz, którą nam do tej pory zawsze brakowało, bo oddzielenie nauki od duchowości jest kanonem współczesnych czasów. Na szczęście kanonem, który się wali, trzeszczy i wbrew niemu powstają publikacje tego typu, więc zapewne przeczytałaś i ciekawych kilka może fragmentów. Tak, tak. Tutaj to jest książka wydana przez Studio Astropsychologii, które wyraziło zgodę na to, żebym mogła tak publicznie przeczytać kawałek tej książki. Fizyka wiary, napisana przez Państwa Tycho Pław, Fizyka wiary. Książka, w której też są przytoczone doświadczenia, ale w kosmosie. I ja sobie pozwolę po prostu przeczytać przez kilka minut fragment z tej książki, bo on jest bardzo ciekawy i też daje nam taką informację zwrotną, jak zaskakujące mogą być doświadczenia z tymi istotami energetycznymi. W odległym 1985 roku, kiedy radziecki program kosmonautyki był na wysokim poziomie, a o niezwykłych wydarzeniach w kosmosie lepiej było nie informować, na stacji kosmicznej Salut 7 zdarzyło się coś nieprzewidywalnego. To był 155 dzień lotu. Ekipa składała się z 6 osób. I tu padają nazwiska. Na drodze stacji Salut pojawił się wielki obłoch pomarańczowego gazu nieznanego pochodzenia. Kosmonauci zgadywali, co to może być, a centrum sterowania lotem analizowało otrzymaną ze stacji wiadomość. Salut 7 wszedł w chmurę. Przez jakąś chwilę zdawało się, że pomarańczowy gaz przeniknął do wnętrza zespołu orbitalnego. Pomarańczowy blask otoczył każdego kosmonautę, oślepiając i pozbawiając możliwości widzenia tego, co się dzieje. To musimy sobie uświadomić, tak? Oni są tam, daleko, w przestworzach i coś przenika do wnętrza. Na szczęście odzyskali oni wzrok niemal od razu. Ludzie, którzy rzucili się, żeby zobaczyć, co to jest, osłupieli. Po tamtej stronie ultratrwałego szkła, w pomarańczowym obłoku gazu, wyraźnie widać było 7 gigantycznych figur. Żadnemu z kosmonautów nie nasunęły się nawet przez chwilę jakiekolwiek wątpliwości. W kosmosie przed nimi latały stworzenia światła, niebiańskie anioły. Prawie jak ludzie, jednak mimo wszystko byli inni. I rzecz nie w ogromnych skrzydłach albo oślepiających aureolach wokół ich głów. Najważniejsza różnica tkwiła w wyrazie ich twarzy. Anioły, gdy poczuły na sobie spojrzenie, odwróciły swoje twarze do ludzi. Tutaj teraz jest cytat, jak oni opowiadali, ci kosmonauci, o nich. One się uśmiechały, opowiadali później kosmonauci. To nie był uśmiech powitania, a uśmiech zachwytu i radości. My się tak nie uśmiechamy. Po 10 minutach towarzyszące stacji niebiańskie stworzenia zniknęły. Zniknął też pomarańczowy obłok, pozostawiwszy w duszach kosmonautów odczucie niewytłumaczalnej straty. I teraz bardzo taka ciekawa kwestia. Kiedy dowództwo lotu dowiedziało się o tym, co ujrzano, sprawozdanie momentalnie zostało oznaczone jako tajne, a kosmonautami zainteresował się zespół lekarzy. Badania wykazały normę. Mam jeszcze bardzo ciekawy fragment. Myślę, tutaj nie ma tego, co komentować. No, tak? To były doświadczenia coś, gdzieś daleko, gdzieś głęboko, w formie energetycznej. I ludzie, którzy raczej się tego nie spodziewali zobaczyć, chyba aż tak. Na pewno nie. Radzieccy ale kosmonauci na pewno byli tresowani ideologicznie, że Boga nie. Pamiętam takie plakaty jeszcze. Zapewne gdzieś tam widziałem, widać taki piękny plakat radzieckiego kosmonauty w kosmosie. Tutaj ten kask, wiesz, tutaj ten ubiór jest, widać, że jakiś tam sznur od statku kosmicznego i taka ręka, wiesz, wysunięta. Ten słynny napis CCCP, czyli tak, Sojuz Jedynych Sztatów, tam Rosji i taki napis Boga niet. Szukają. Szukają, a się okazało, że im się tam anioły przynajmniej pokazały, istoty energetyczne. Tak. Drodzy Państwo, ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment, który następuje po tym fragmencie, a dotyczy tego, co zarejestrował teleskop Hubble. I w czasie badania galaktyki sensory Hubble'a zarejestrowały pojawienie się na orbicie Ziemi 7 wyraźnych obiektów. To też ciekawe, tam było 7 i tutaj 7. Na niektórych z uzyskanych później fotografii widoczne były nieco rozmyte, lecz tym niemniej wyróżniające się figury świecących skrzydlatych stworzeń przypominających biblijne anioły.
Miały około 20 metrów wysokości, opowiadał inżynier projektu John Preachers. Ich skrzydła osiągały długość skrzydeł nowoczesnych aerobusów. Stworzenia te emanowały potężnym blaskiem. Na razie nie możemy powiedzieć, kim albo czym one są, lecz jednak, jak nam się wydawało, chciały, by je sfotografować. I to nie jedyna ciekawa sprawa opisana w tej książce Fizyka Wiary, wydana przez Studio Astropsychologii tutaj w Polsce. Jest tam wiele innych ciekawych rzeczy, które mnie też zainteresowały. Więc nawet taki teleskop, czyli coś, co można by nazwać okiem i szkiełkiem, potrafił zarejestrować obecność takich istot, energetycznych form. Tak, podczas badań. Jak myślisz, właściwie żyjemy w takich czasach, kiedy jest nasilenie przecież takich zjawisk i to nie właśnie w postaci jakichś religijnych doświadczeń, oczywiście to się tam dzieje równolegle przez religijne doświadczenia, te kontakt z innymi światami, wymiarami ma miejsce cały czas. Natomiast bardzo szeroko rozwinęły się te relacje między ludźmi, którzy nie robią tego jakby w języku religijnym, prawda? Czemu to tak znaczy, się dzieje? Ja bym tutaj nie chciała do tego mieszać, tak, religii, dlatego że... Tak, to jest osobna sprawa jakby troszeczkę. Tak, to jest osobna sprawa i tutaj nie chciałabym w to wchodzić, natomiast myślę, że to już jest czas taki w tej chwili głębokiego przebudzenia i te wysokie wibracje, jakie te istoty energetyczne mają, mogą nam w tym pomóc. Aczkolwiek chciałabym opowiedzieć tutaj jeszcze jedną historię. Osoby, które doświadczają na przykład stanu śmierci klinicznej, nie mogę powiedzieć, że wszystkie, bo przecież nie mam kontaktu ze wszystkimi, mówią niektóre wprost o spotkaniu takich istot zwanych aniołami w tym tunelu świetlnym. I ja taką historię znam z opowiadań osoby z mojej rodziny, bardzo bliskiej osoby. Ta osoba już nie żyje, ale też była już tak wiekowa, że miała prawo odejść. I to była mama mojego męża. Ja długo nie chciałam się przyznać przed nią, że ja tam mam takie zainteresowania, bo no nie rozmawiam o tym z każdym, po prostu się nie afiszuję. Do dzisiaj się nie afiszowałam, tak? Ale ona opowiedziała mi, jako osoba bardzo głęboko wierząca i bardzo głęboko praktykująca, wychowana w wiosce góralskiej, że miała takie doświadczenie jako młoda kobieta. Została po prostu pogryziona przez szerszenie, jako młoda mama trójki dzieci. I ten stan szoku, w który weszło jej ciało, doprowadził ją właśnie do tego stanu śmierci klinicznej. I ona opowiadała mi, że nagle poczuła, że staje się światłem, i że płynie jakby po świetlistej, szerokiej drodze. Prawdopodobnie to jest ten tunel, o którym wiele osób mówi. I opowiadała mi, że po obu stronach tej szerokiej, takiej świetlistej drogi stały anioły. Ale ona to nazwała wprost, anioły. I ja tutaj się troszeczkę tak dystansuję w tej naszej rozmowie. Mówię istoty energetyczne, tak? Ona to nazwała wprost, że to były anioły. I mówiła mi, że podążając jako to światło, już forma światła tą drogą, czuła się w takim stanie błogości i miłości, że bardzo z tą miłością podążała dalej. Ale jeden z tych aniołów do niej przemówił w tym stanie i powiedział: słuchaj, ale ty musisz tam wracać, bo zostawiłaś tam trójkę małych dzieci. I, no i wróciła, tak? I wróciła i opowiedziała mi tę historię. A mój mąż też zna historię, więc jest jednym z tych dzieci. To jest taka historia namacalna, więc ona je nazwała wprost. Mówiła, że to są anioły. Kiedyś tak się nazywało te istoty i czuło się, że mają dobrą wibrację. Wracam do tego właśnie pytania, takiego może refleksji, bo coś się dzieje takiego na świecie, że będziemy częściej doświadczać tego, czy tak było zawsze, tylko teraz dzięki temu, że istnieją media, są też w sumie media niezależne, więc tutaj można mówić, co się chce i się nie bać, bo w tych wszystkich właściwie mediach, to jak to było religijne, no to religijne, jak było to poza religijne, no to nauka tego nie dopuszcza, że to istnieje. Bo tutaj nie zawsze się porozmawiać, tak, bo te światy zawsze się ścierają na zasadzie, kto ma większą, bardziej rację. Ja podchodzę do tego w taki neutralny sposób. Nie wchodzę w krytykę żadnego systemu. Nie, tu nie chodzi o krytykę, to chodzi o pokazanie, dlaczego mam takie wrażenie, że mam takie wrażenie, że to zawsze było, tylko było gdzieś spychane na plan dalszy. Ale na świecie jest jak jest i to jest temat na rozmowę osobną. Kryzys wartości
od dawna nam już towarzyszy. I ja mam wrażenie, że te istoty się teraz tak przebijają i dobijają, żeby nam pokazać, w jakim kierunku mamy podążać i co naprawdę jest ważne. I mogą nam w tym pomóc, możemy, każdy ma te zdolności, żeby nauczyć się odbierania tych komunikatów i mieć ten kontakt, bo te wysokie wibracje to jest teraz klucz tak naprawdę do przetrwania fajnych wartości. Ja mam takie wrażenie, że ten język, taki światła, to jest albo język jedyny, który pomoże nam przetrwać, albo język jedyny, w którym będziemy się komunikować. I tak naprawdę nie powinniśmy dać się wciągnąć w ten cały, znaczy objąć opiór wobec tych złych zjawisk, które są na świecie, nie dać się jakby wciągnąć w ich retorykę, w te emocje złe. To jakby taki wyraźny sygnał jest. No wszystko jest albo miłością, albo wołaniem o miłość, tak? To jest stare hasło, nie wiem, kogo cytuję w tej chwili, ale taka jest prawda. Natomiast mam nadzieję, że ta nasza rozmowa pomoże też osobom, które czasami czegoś takiego doświadczają, a są krytykowane przez innych, że to się przewidziało, albo że to jest może początek choroby psychicznej. Choroby, tak zwane zaburzenia szeroko pojmowane psychiczne, one mają swoją diagnostykę, która do tego służy, i to zostawiamy profesjonalistom, tę diagnostykę. A to, czy to są istoty światła, odczuwa się po prostu w sercu i w sobie. I tego nie da się podrobić. Nie, no wyobraź sobie, jeszcze opowiem taką sytuację z mojego życia. Tego było mnóstwo, to moglibyśmy godzinami siedzieć i opowiadać. Wiele lat temu nauczyłam się jeździć na nartach. Mój mąż mnie nauczył, tak świetny narciarz. I jakoś tak niefortunnie raz zjechałam na krechę, że tak uderzyłam mocno o ziemię, że złamałam 4 żebra naraz. I to była taka moja trauma, nie wiem, 14-15 lat temu się to zdarzyło. Bałam się z powrotem stanąć na nartach, ale pojechałam za granicę zmierzyć się z tym lękiem i wyobraź sobie, że kiedy wyjechałam pierwszy raz gondolą na górę i zobaczyłam tą ścianę, czyli trasę zieloną, to stwierdziłam, że odpinam narty i schodzę po prostu w butach, ale nie poddałam się. Kiedy wyjeżdżałam gondolą drugi i każdy kolejny raz, to na tle tej góry pojawiały mi się takie potężne, świetliste skrzydła. Nie miałam żadnych wątpliwości, że nic mi się nie stanie. Czy kiedy masz warsztaty i teraz otworzyłaś jakby nowe projekty, oprócz tych, które robisz do tej pory, warsztatowe, tak? Czy wysokie wibracje, czy też kreacje właśnie z tymi istotami, to w jaki sposób właściwie ludziom na takich zajęciach można to mówić, czy z nimi pracować? Co się wtedy dzieje w twoim przypadku? Są chętni do tego, żeby dotknąć po prostu takich zajęć z kimś, to od dzieciństwa de facto ma? Bardzo chętni. I coraz więcej osób przychodzi, żeby tego doświadczyć. Natomiast ja jestem rzemieślnikiem, wiesz. Zakasuję rękawy, trochę poopowiadam, pokażę parę ciekawych zdjęć, zapytam, czy ktoś miał jakieś podobne dziwne doświadczenia, niewytłumaczalne, a potem poprzez prowadzone ćwiczenia, to może za dużo powiedziane, my wchodzimy w takie stany ala medytacyjne po to, żeby te wibracje podnosić, ale to nie jest taka typowa medytacja, obserwuj swoje myśli. To są takie ćwiczenia, w których ludzie mają odczuć napływ właśnie tych wysokich wibracji, tych istot. No i tutaj znowu ryzykuję wiele, bo Państwo w większości może nie mieliście jeszcze nigdy do czynienia z tym, ale uczestnicy warsztatów to czują. Następuje głębokie poruszenie, bardzo głębokie wzruszenie, bardzo taki głęboki zalew miłości. Czują po prostu, że to coś na nich po prostu spływa. I to jest pewien rodzaj całkowicie nowego doświadczenia. I tak nieraz zastanawiam się, czy miałem takie w życiu sytuacje, kiedy poczułem muśnięcie czegoś, co jest dobrą wibracją, a miałem, może nie za dużo, nie mówię tutaj o obserwacjach tych na wideo, bo to jakby troszkę coś innego. I to daje człowiekowi bardzo dużo siły, daje mu pewien spokój, pewien dystans, taką właśnie to, że jednak to jest, że oni są i co więcej, że oni jednak są przy tobie. Bo czasami samotność, nie mówię w tym sensie samotność, w sensie takim, że tak można być w związkach, w różnych relacjach, a być samotnym, więc to jest dosyć charakterystyczne. To po prostu nagle się okazuje, że to jest taka pełnia w tym wszystkim. I dokładnie tak to nazywają uczestnicy. To poczucie bezpieczeństwa, tak, co? Tak. Poczucie. Natomiast jeszcze taka ciekawa jedna historia, jeśli jeszcze mamy chwilę czasu. Tak, bardzo cię proszę. Bo powiedzmy, że przychodzą na warsztaty osoby, które chcą tego doświadczyć, czyli one są zdeklarowane, ale też jest cała rzesza ludzi, która mówi nie wierzę, albo tego nie ma, to są wymysły i tak dalej. I
Ale przychodzą. To nie ci przychodzą. Poczekaj, bo to jest wstęp do innej historii. Ja teraz opowiem historię też z mojej najbliższej rodziny. Ja miałam taką sytuację kilka lat temu, że przymierzałam się tam do zakupu pewnego urządzenia takiego, no powiedzmy szeroko kwantowego. I miałam taki dylemat, czy to urządzenie kupić do pracy z ludźmi, czy nie. No bo tak, tutaj warsztaty, tutaj jeszcze dom, rodzina, tutaj jakieś sesje indywidualne i zastanawiałam się po pierwsze, czy dam radę to ogarnąć. Potem jak się dowiedziałam, ile to urządzenie kosztuje, to też troszeczkę mój zapał ostygł. I tak się biłam z tymi myślami w mojej głowie. Z nikim nie rozmawiałam na ten temat. I dosłownie jakieś 2 tygodnie po tym, jak ja rozpoczęłam tą bitwę w mojej głowie myśli, kupić, nie kupić, wchodzić w to, nie wchodzić, przyszła do mnie moja mama, która no, urodziła takie dziecko, które zawsze było inne, ale sama jakby nie miała kontaktu nigdy z takimi doświadczeniami. I mówi, wiesz co, Ania? Mówi, słuchaj, miałam takie doświadczenie dzisiaj w nocy, że ja ci muszę to opowiedzieć. No i mi zaczęła opowiadać. Powiedziała, że obudziło ją nad ranem takie bardzo mocne światło. Mhm. I to światło takim blaskiem jakby wypełniło cały pokój, w którym ona spała. Więc ona z tego, obudzona tym blaskiem usiadła sobie na łóżku i nagle usłyszała, że to światło do niej gada. I ono powiedziało do niej tak. Powiedz swojej Ani, żeby sobie nie zaprzątała głowy żadnym urządzeniem, bo ona swoją mądrością załatwi wszystko. Mhm. Moja mama, trzeźwa, tak, trzeźwa, odezwała się do tego światła, ale czemu ty jej tego nie powiesz? A to światło jej dalej odpowiedziało, bo ja jestem twoim aniołem i zniknęło. Ja się popłakałam jak dziecko ze wzruszenia, zaniosłam podziękowania, bo te istoty są, to, że my ich nie widzimy, nie potrafimy ich złapać, dotknąć nie oznacza, że ich nie ma. Mama moja skwitowała to tylko takim stwierdzeniem, że pomylił adresy. Ja mówię, wiesz co, mamuś, nie pomylił adresów, bo jakby do mnie przyszedł, to dla mnie nic nowego. Natomiast mówię, przyszedł do ciebie, bo prawdopodobnie dla ciebie była ta sytuacja po prostu bardzo przydatna, żebyś zobaczyła, uwierzyła. No i tyle. Nie, no bardzo takie, wiesz, przejmujące, nie? Jak sobie człowiek tak uświadomi, jakimi drogami docierają do nas różne impulsy, czasami zupełnie przez wydarzenie, powiedziałaś, przez to piórko, przez podacze pióra, które znajdujemy. A ja mam 2 pudełeczka już takich piórek. One zawsze pojawiają się w sytuacji, kiedy albo mój umysł zaczyna się o coś martwić, no bo ja jestem normalna, nie róbmy z siebie nad ludzi, znam różne techniki, ale jak jest jakaś sprawa do załatwienia, to zaczynam też czasami tam, złapię się na tym, że to nie głową, nie tędy droga, ale jak nie daj Boże w tą głowę gdzieś tam wejdę, to te piórka się sypią i to w miejsca, w które naprawdę bym się ich nie spodziewała. To wracając do tych zajęć jeszcze, które robisz z ludźmi, po pierwsze, gdzie chcą coś się dowiedzieć, coś doświadczyć. Aż tak 2 zajęcia, no tak, ale ja się z nimi pracuję w czasie takich na przykład. O Jezu, wspaniale, ja bym tego nie zamieniła na nic innego. Ale co się robi, tak 2 zdania. No co, no po prostu doświadczamy, płaczemy razem, wyściskamy się bardzo często, wzruszamy się, opowiadamy sobie to, bo ja też zachęcam do tego, żeby poopowiadać, może nie tak bardzo szczegółowo, ale też do tego, żeby się podzielić tym, co w danym człowieku w danym momencie się dzieje, tak żeby cała reszta usłyszała i mogła zobaczyć, o, mam podobnie, wszystko ze mną okej, bo tutaj trzeba się wspierać, tak? Wspierać ze względu na to, że jednak w większości umysły chcą tego oka i szkiełka, postrzegania liniowego, ale każdy może doświadczyć tej wielowymiarowości i tej pięknej energii, tylko trzeba na to pozwolić. A te istoty energetyczne zwane aniołami, one są tak wspaniałe, że one po prostu nie naruszają naszej wolnej woli. One naruszają wolną wolę, wchodzą nieproszone tylko raz, tylko wtedy, kiedy jeszcze nie nadszedł nasz moment, żeby stąd odejść. Wtedy faktycznie ratują nas z opresji, bardzo często, kiedy ta misja jeszcze nie skończona i mamy zostać i coś zrobić. Natomiast generalnie to trzeba im dać na to przyzwolenie, zaprosić je. Więc te zajęcia wyglądają tak, że my po prostu je przywołujemy, że doświadczamy tej energii. Trudno mi tutaj podawać takie konkretne przykłady ćwiczeń, tego bym nie chciała robić, bo ja jednak robię to na sali warsztatowej z ludźmi, bo mogę dać wsparcie, mogę wytłumaczyć, mogę wyjaśnić, tam się nigdy nie dzieje nic negatywnego. Bardziej takie stany zaskakujące, że Boże, ja to czuję, tak? To jest, ja to mam w sobie, ja czuję tą energię, ja czuję tę miłość. Więc tak to wygląda i zawsze się razem
potem wzruszamy, bo jest naprawdę pięknie energetycznie. Jak oglądamy takie zdjęcia, jak tutaj te, które wybraliśmy do tej audycji, gdzie mamy na przykład w biały dzień, czyli bez lampy błyskowej, zdjęcie z taką przepiękną białą kulą, to są twoimi, tak? Twoją głową to jest? To jedno z tych trzech? Nie, nie, nie. To jest właśnie nad głową mamy mojego męża. Aha, bo tak tutaj troszkę tego widzę. Tą. Tak. To jest przepiękne właśnie na tle tego zielonego drzewa. Dwa razy to samo też, to trudno jest to wytłumaczyć się. I te dwa zdjęcia są optyką. Niezwykłe, tak, dlatego, że to jest orb, który się przemieścił, więc jeżeli patrzymy na tego pierwszego, to możemy mieć wrażenie albo wytłumaczyć to fizyką, refleksami słonecznymi, ale on się przemieścił i z tego, co analizowałam, to ten układ kolorów po przemieszczeniu się pozostaje taki sam, on się tam nie zmienia. Z tymi zdjęciami pod słońcem, znaczy to jest, ja mam zawsze dylemat, bo z jednej strony nie ma żadnego powodu, żeby energetyczne byty nie pojawiały się akurat w sytuacji, kiedy pada nam słońce w twarz, a my robimy zdjęcia. I czasami rzeczywiście są to przedziwne rzeczy. No oczywiście fachowcy od optyki, którzy z natury są też sceptykami, zaraz nam będą tłumaczyć, że to jednak fakt, że powstaje bardzo wiele refleksów, kiedy tak, akceptujemy to, natomiast to nie i są to zdjęcia oddzielenie, robione a pod te tutaj właśnie są zupełnie akceptujemy inaczej. Akceptujemy to i szanujemy siebie nawzajem. I takich zdjęć ludzie mają tysiące, sam wiem, że ja mam na filmie i ludzie porobili w dzień mnóstwo zdjęć, właśnie są orby, to robi wrażenie. Już pomijam, że to się widzi, wtedy te żadne zdjęcia w sumie do niczego nie są potrzebne, bo jak sam nie ktoś są, widzi. Nie są, dlatego że ja jak sama widzę, no, to Janusz, dopiero. te zdjęcia są płaskie jednak, tam widać pewne struktury, natomiast orby, które się widzi naszym gołym okiem, one są wielowymiarowe, to jest struktura. One są pulsacyjne, one zmieniają formę, one zmieniają kształt. Musimy mieć świadomość, że to, co jest ujęte na zdjęciu, to jest ten moment, taka forma. Natomiast te, które ja widzę, są też kolorowe. A czasami przychodzą w grupach, że widzę kilka kolorów naraz. I jest to cudowne odkrycie. Piękna sprawa. Myślę, że wiele osób też poczuło ten dotyk anioła, czy aniołów, tak, tych istot energetycznych, gdyby chciały też skorzystać z tego, że stajesz się pewnym przewodnikiem i dzisiaj to publicznie powiedziałeś, że to jesteś tym od lat, tylko że teraz jakby tym dzielisz się szerzej. Czy ja mogę tutaj tylko jeszcze chwilkę wejść Proszę. W słowo? Właśnie. Może to tak wygląda, ale ja jednak nie chciałabym pełnić roli przewodnika. Inspiratora i bardziej chciałabym być takimi drzwiami, przez które ktoś może przejść, doświadczyć i pójść dalej swoją drogą. Tak, swoją drogą zgodną ze swoimi wartościami. Tak, pięknie. A wtedy z kolei trzeba cię gdzieś znaleźć, gdzie cię szukamy w sieci. Tam, gdzie zawsze. To znaczy, tam, gdzie zawsze. Tam, co piszemy? Gdzie zawsze. Co piszemy? No, tam, gdzie zawsze. Jest strona internetowa annakubica.com. No, właśnie mi to chodzi. Jest też Facebook, gdzie czasami coś napiszę. Natomiast ja nie jestem bardzo obecna w mediach społecznościowych, bo tworzę rodzinę i to jest dla mnie ta wartość nadrzędna i to tam poświęcam większość mojego czasu. Więc wielu publikacji w internecie nie ma właśnie z tego względu, że kiedy mam wybór, że mam siedzieć, nagrywać albo długo pisać, albo być z rodziną, to wybieram to drugie. Tak, no to też piękne, bardzo ważne. Dziękujemy ci za to wszystko, ale znajdujesz czas przecież, bo są warsztaty, bo choćby tu przyjechałem. No to jest moja praca. Właściwie ja uprawiam moją pasję. Cudownie spracować w ten sposób, że się realizuje swoje pasje. Tak. I z przeznaczenie. Tak. Tylko gratulować i myślę, że większość z was marzy o takich sytuacjach, żeby realizować się po prostu i kochać to, co się robi. Myślę, że wielu z was coraz częściej to robi, a tam, gdzie jest styk w ogóle z duchem i z duchowością, jeśli nam się takie przeznaczenie trafia, to szczególny powód do radości. Tak, ja życzę Tobie i wszystkim Państwu pięknych, takich energetycznych inspiracji. Bardzo dziękujemy również naszym widzom. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto do ciebie przesyła widoczne jest na niniejszej kanszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.